Stał się cud. Zabrzmiało i na Jasnej Górze 15 sierpnia 1920 roku, gdy zebranym na modlitwie błagalnej częstochowianom i pielgrzymom Paulin ojciec Aleksander Łoziński przekazał wieści o zwycięstwie, o tym, że Maryja wysłuchała próśb narodu, o ucieczce Sowietów z okolic Warszawy. Losy wojny polsko-bolszewickiej bardzo mocno wpisane były w jasnogórską pielgrzymią modlitwę. Już w lipcu wobec zagrożenia bolszewickim terrorem biskupi zebrani na Jasnej Górze pod przewodnictwem kardynałów Aleksandra Kakowskiego i Edmunda Dalbora ofiarowali Polskę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Episkopat wezwał naród do ogólnopolskiej krucjaty modlitewnej za ojczyznę, do żarliwej modlitwy różańcowej połączonej z całodzienną adoracją Najświętszego Sakramentu, do ufności w opiekę Królowej Polski i do zaangażowania w obronę zagrożonego państwa. Biskupi ponowili wybór Maryi na Królową Polski. Odrzuć wroga od granic naszej ojczyzny, wróć krajowi naszemu upragniony pokój, ład i porządek, wypleń z serc naszych ziarno niezgody, oczyść dusze nasze z grzechów i wad naszych, abyśmy bezpieczni i od nieprzyjaciół naszych Tobie w czystości serca służyć i przez Ciebie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa czcić i chwalić mogli, błagali polscy biskupi. W obliczu zagrożenia istnienia państwa polskiego Jasna Góra wydawała specjalne odezwy do narodu wzywające wszystkich do walki w obronie ojczyzny. Za pośrednictwem pielgrzymów przenikały one do znacznych kręgów społeczeństwa. Odezwa podpisana przez przeora Jasnej Góry ojca Piotra Markiewicza została skierowana do całego narodu, a zwłaszcza do chłopów i robotników. Do tych ostatnich bowiem docierała najszerzej propaganda komunistyczna, w której zapewniano, że Armia Czerwona zmierza do wyzwolenia ich z niewoli pańskiej. Paulini już na progu niepodległości w 1919 roku oddali do narodowego skarbca cenne monety i medale. Modlitewna mobilizacja zakonników, częstochowian i pielgrzymów w czasie wojny polsko-bolszewickiej osiągała swoje szczytowe natężenie w przededniu ostatecznego boju na przedpolach Warszawy. 7 sierpnia 1920 roku rozpoczęła się nowenna błagalno-pokutna. Paulini, wśród nich nieprzeciętni patrioci i wybitni kaznodzieje, jak na przykład ojciec Aleksander Łoziński, swoimi apelami mobilizowali naród do obrony przed bolszewickim zagrożeniem. Ojca Łozińskiego ze względu na podniosłe mowy religijno-patriotyczne nazywano wówczas płomiennym sercem zakonu. Ojciec Łoziński ratunek, zwycięstwo i ocalenie upatrywał w zespoleniu sił militarnych ze wstawiennictwem Boga Rodzicy. Za przykład stawiał bohaterskiego obrońcę Jasnej Góry ojca Augustyna Kordeckiego. Tak opisuje jasnogórską nowennę świadek tamtego czasu. Nowenna wywierała potężne, imponujące wrażenie. W górze przed ołtarzem Boga Rodzicy ojcowie Paulini, krzyżem leżąc, korzyli się w prochu przed Panem Zastępów, w ofierze błagalnej za lud. A u podnóża niezliczone tłumy zalegały obszerny plac przed szczytem i ze schylonym ku ziemi czołem błagania gorąco o ratunek dla ojczyzny łączyły z błaganiem ojców. Głęboką cześć dla Matki Bożej Jasnogórskiej żywił ksiądz Ignacy Skorupka, a także generał Józef Haller, sodalis mariański i pielgrzym jasnogórski, który uczestniczył w nowennie w Warszawie, modląc się wraz z żołnierzami przed kopią obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Z inicjatywy generała Józefa Hallera w stołecznym kościele Zbawiciela odbywała się nowenna dla żołnierzy w intencji ojczyzny przy ołtarzu Matki Bożej Częstochowskiej. Jej wizerunek sprowadzony z Jasnej Góry znajdował się tu od 1909 roku. Generał brał w niej również udział, odnotował głębokie skupienie żołnierzy i fakt leżenia krzyżem w kościele przedstawicieli różnych sfer społecznych. Więź generała z Maryją Jasnogórską była powszechnie znana. Dzięki niej również zdobywał niezwykłą sympatię i uznanie polskiego społeczeństwa.